Szanowni Państwo, załącznik numer 8 o wydatkach majątkowych mamy 32 miliony na przewidziane, ponad 32 miliony na rok bieżący. Jest to znacząco mniej niż w tamtym roku. W tamtym mieliśmy wykonanie na poziomie 73 milionów, no ale niestety podwyżki dla nauczycieli, płace minimalne, wzrost płacy minimalnej spowodował to, że mniej możemy przeznaczać na inwestycje w tym roku. Z tych pieniędzy, które mamy zaplanowane na ten rok, główną częścią są inwestycje infrastrukturalne, szczególnie związane z infrastrukturą drogową. Tutaj oczywiście głównym zadaniem to jest budowa łącznika, o tym za chwilę trochę więcej powiem, ale jest też bardzo dużo dróg lokalnych. Wymienię niektóre: Mościckiego, Herberta, Krzywa, Nadrzeczna, Radosna, Tuwima, Żabieniecka, Aroniowa, Dworcowa, Kościelna, Zaścianek. Praktycznie na każdym osiedlu mamy jakąś ulicę do przebudowy, do modernizacji, do zrobienia. Oprócz tego kończymy jeszcze tutaj Anny Piramowicza wokół rynku. Chcemy wykonywać też zadania projektowe, żeby mieć już możliwość realizacji następnych zadań w następnych latach. Tutaj z kolei z dokumentacji chcemy jeszcze w tym roku zrobić ulicę Gajdzika, Nektarową, Słowackiego, Wałową, kończymy Czerwińskiego. Chcemy jakby rozbudowywać, w poprzednim roku zrobiliśmy rynek i chcemy te uliczki przyległe robić, czyli też jeszcze pamięci Sybiraku, Złotniczą. Myślę, że w przeciągu najbliższych trzech, myślę, że w tej kadencji powinniśmy zakończyć całą tą przebudowę rynku i ulic przyległych. W tej części infrastrukturalnej jeszcze ważnym elementem są ścieżki rowerowe. Tutaj też staramy się skończyć ten ciąg od ronda gminnego do wału w stronę Koźla. Chcemy zrobić projekt ścieżki Blachownia Sławięcice, żeby włączyć się w ten ciąg do Sławięcic i rozwiązać ten problem tutaj Wyspiańskiego, Dunikowskiego, wprowadzić część ścieżek też na istniejące ulice i rozwiązać to skrzyżowanie Wyspiańskiego, Dunikowskiego, Kłodnicka. Tutaj wspólnie działamy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Myślę, że w tym roku powinniśmy mieć już jakieś konkretne rozwiązanie. To jest taka główna część naszego budżetu, to jest prawie połowa budżetu, to jest ponad 14 milionów złotych. Druga ważna część to są takie szeroko pojęte zadania związane z ochroną środowiska. Tutaj bym wymienił przede wszystkim zadania związane z partnerstwem na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Tutaj mamy takie trzy zadania, to jest przebudowa tutaj na plantach ścieżek rowerowych, kwestia pieszo rowerowych, tak, bo to są pieszo rowerowe ścieżki, kwestia modernizacji zieleni, nowych nasadzeń, ławki i tak dalej. To jest jedno zadanie. Drugie zadanie to jest Centrum Ochrony Różnorodności Biologicznej na dawnym terenie lodowiska na osiedlu Azoty. I trzecie to są podwórka miejskie, to jest ciąg wokół Śródmieścia w Kędzierzynie. Ważnym też elementem tej części budżetu są zadania związane z dofinansowaniem zadań realizowanych przez mieszkańców o charakterze ekologicznym, czyli ta wymiana pieców. Pani prezydent już mówiła o podłączaniu się do sieci ciepłowniczej. To też w tej części dofinansujemy. Mamy też wspólne zadania z marszałkiem, z Urzędem Marszałkowskim, gdzie też mamy takie wiązane dofinansowanie, część pieniędzy naszych, część z budżetu marszałka. I tutaj też chcemy na to postawić. To są takie te zadania, z kolei to jest ponad 1/4 budżetu, gdzieś około 9 milionów złotych. Inne ważne zadania, nie będę wszystkich wymieniał, bo jest bardzo dużo tych zadań, ale takie ważniejsze to są boiska. Chcemy też jakby dokończyć, praktycznie to są jedne z ostatnich boisk na terenie szkół, które jeszcze są do zrobienia, czyli szkoła nr 16 w Sławięcicach, ISP-6, dawne gimnazjum nr 4 to przy ulicy 1 Maja. Oczywiście monitoring ciągniemy, to jest dalej ważny temat. W tym roku też mamy zamiar około 15 punktów kamerowych dodatkowych zamontować i budżet obywatelski, ale już o tym Pani Prezydent mówiła, już mamy jakieś 35 zadań zgłoszonych. Myślę, że w przeciągu tych paru dni zgłosi się jeszcze.
jeszcze więcej.